Siemano YouTube, ja nazywam się Marcin Armużyński, a to jest kanał Po Prostu Trening, czy trening dla każdego. Dzisiaj polecimy z tym oto sprzętem, który znajduje się za mną, czyli wyciskanie na ławce poziomej, wyciskanie na ławce 30 stopni w górę, w jaki sposób wyciskać poprawnie, na co ona będzie wpływać, jakich błędów unikać i tak dalej. Po prostu zapraszam do oglądania. Dobra, na początek omówmy sobie w ogóle, co to ćwiczenie ma na celu. Przede wszystkim założenie tego ćwiczenia jest takie, żeby zwiększyć nam zaangażowanie górnej części klatki piersiowej, czyli tej góry naszej klaty tak zwanej. I faktycznie będzie to się działo. Jeżeli będziemy dobrze technicznie wyciskać, zwiększa się zaangażowanie górnej części klatki piersiowej. Teraz omówmy sobie kwestię techniki, w jaki sposób to trzeba zrobić. Przede wszystkim, jeżeli chcemy sobie wyciskać poprawnie, ja nie polecam używać tylko to podnóżek tutaj, gdzie właśnie położyłem nogi. Zdecydowanie lepiej jest położyć sobie nogi na ziemi. Tutaj może mamy o wiele większą stabilność, możemy zaangażować pośladek do pracy, większa stabilizacja dla kręgosłupa. Kolejna kwestia jest taka, że bardzo ważne jest ustawienie łopatek. Łopatki musimy pamiętać, że trzeba pociągnąć mocno w dół. Jeżeli pociągniemy mocno w dół, z automatu wytworzy nam się tutaj tak zwany mostek, czy pogłębiona lordoza lędźwiowa. Jest to mile widziane i tego jak najbardziej oczywiście chcemy. Stopy oczywiście od samego początku są wkręcone w ziemię, czyli aktywna stopa. Następne, musimy sobie chwycić równo sztangę. W tym momencie ja mam tutaj, chwytam sobie na tym samym pierścieniu. Zaczynamy od wbicia mocno w nasadek kciuka i zamykamy od najmniejszego palca. Jeżeli ktoś oglądał mój poprzedni film na temat wyciskania na ławce poziomej, to będzie doskonale pamiętał, o co tutaj chodzi. Łopatki mocno ściągnięte, nogi wbite w ziemię, mostek, brzuch napięty, porządnie chwycona sztanga. Wyciągamy, teraz opuszczamy na klatkę piersiową, a raczej na tak trochę bardziej dolną część. Unikamy wyciskania na obojczyki. Staramy się opuścić troszeczkę niżej. Łokcie idą pod sztangą i wyciskamy do góry w lekkiej paraboli. I znowu w dół, pach i lekka parabola. W ten sposób. Opuszczając sztangę do klatki piersiowej, wypinamy klatkę piersiową jeszcze bardziej, tak żeby łopatki się bardziej złączyły ze sobą, a wyciskając do góry zostają tylko ściągnięte do dołu. Jeden z największych błędów, jaki możemy tutaj popełniać, jest przede wszystkim wyciskanie gilotynowe, czyli wyciskanie zbyt wysoko na naszą klatkę piersiową. Już demonstruję, tego nie chcemy robić. Pach, 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 ok. I wyciskamy. I teraz, jeżeli rozpychamy łokcie zbyt szeroko, sztanga idzie zbyt wysoko, niestety, ale zaangażowanie klatki piersiowej, zwłaszcza tej górnej części, która nas interesuje, będzie o wiele mniejsze. Poza tym kwestią, o której warto wspomnieć, jest fakt, że jeżeli wyniesiemy łokieć zbyt wysoko, czyli będzie tutaj około 90 stopni między naszym tułowiem, spowodujemy, że zbyt mocno będą zaangażowane mięśnie barków, a oprócz tego będzie to niebezpieczne dla mięśnia nadgrzebieniowego, ponieważ będzie tutaj za mało miejsca do pracy, możemy doprowadzić do kontuzji. W pechowej sytuacji mogą zdarzyć się nawet zerwania. Dlatego kąt około 70 do 45 stopni ramienia względem tułowia jest kątem, który chcemy osiągnąć. Automatycznie to również potwierdza się jak najbardziej z tym, w jaki sposób są usytuowane, albo w jaki sposób idą, w jakim kierunku włókna naszej górnej części klatki piersiowej, czyli o, w ten sposób. I w ten sposób właśnie chcemy wykonywać ruch. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię nadgarstków, musimy uważać na to, żeby nie działo się z nimi coś takiego. Chcemy pamiętać, żeby nadgarstki były w linii prostej. Czyli reasumując sobie całe ćwiczenie, stopy wkręcone w ziemię, łopatki pociągnięte w dół, brzuch aktywny, nadgarstki prosto, zamykamy oczywiście ruch sztangi od najmniejszego palca, opuszczamy. U każdego będzie troszeczkę inaczej to wyglądać. Pamiętajcie, że nie każdy będzie opuszczał w to samo miejsce co ja, aczkolwiek mniej więcej nie tutaj zbyt wysoko, tylko bardziej tutaj trochę na niższą część naszej klatki piersiowej i wyciskamy w górę po paraboli, pach, łokcie pod sztangą. I myślę, że to by było na tyle. W takim dosyć szybkim filmiku, mam nadzieję, omówiłem, w jaki sposób wygląda wyciskanie oraz w jaki sposób je wykonywać oraz których błędów przede wszystkim się wystrzegać. Jeżeli filmik się spodobał, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie albo dawajcie ludziom, którzy uważacie, że powinni ten filmik obejrzeć. Dla mnie oczywiście jest to zawsze wielka motywacja i chęć do kręcenia kolejnych takich filmików jak ten. Więc do zobaczenia następnym razem.
dni od naszego tułowia będzie powodować, że będzie to dla nas po pierwsze nieefektywne, a spoko, nic się nie stało. To się wytnie.